Cześć, witam cię detailingowy, dziadzia. Ej, dziadzia, nie wyluzowałeś się za bardzo? Nie wiem. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie. Witajcie detailingowy dziadzia, dzisiaj ze mną Heritage B, ich neutralny szampon, Billy Kid. Nazwa, nie wiem, ja nie wiedziałem jak ją ugryźć, kurczę. Heritage, nie wiem, ja nazywam Heritage B. W ogóle to B, nie wiem do czego to ma nawiązywać, niech będzie Heritage, nie będziemy się bawić żadne B, B. Billy Kid, ciekawe nazwy tej firmy, jeżeli chodzi o produkty. Mam ich jeszcze kilka, powoli będę je wdrażał, czyli wrzucał na kanał. Za dzisiaj zaczynamy od szamponiku, który kosztuje 64 zł za pół litra i
zapach ma, słuchaj, mega słodka wiśnia. Jest tam wiśnia, ale jest bardzo, ale to bardzo słodki. Mega słodki, naprawdę. Tak jak widziałeś na filmiku, jest bardzo skoncentrowany i jest glutem, ale szampon tak naprawdę jak na takiego gluta fantastycznie się wypłukuje w zimnej wodzie. Nie miałem z nim problemu, naprawdę. Pstryk do pojemniczka, trochę wody i elegancko, naprawdę elegancko. Pierwsze mycie było przy 5 ml na 10 litrów wody, dokładnie. Tutaj tak zaleca producent, tak, 5 ml szamponu na 10 litrów wody. Przy dużych zabrudzeniach można użyć większej ilości szamponu, co też popełniłem później. I przy 5 ml powiem Ci szczerze, że mycie nie jest jakieś cudowne. Nie jest źle, nie jest naprawdę źle. Poślizg jest całkiem fajny, jak na taką ilość szamponu. Poślizg jest bardzo fajny. Ten szampon nie nastawia się na pianę. Później dorzuciłem jeszcze 5 ml, nawet więcej, 7 ml, czyli wyszło ponad w okolicach 15 ml. I taka proporcja moim zdaniem, takie stężenie szamponu na 10 litrów wody jest idealne. Idealny poślizg. Piany nie ma znakomitej. We wiadrze, wiadomo, we wiadrze fajnie się pieni, ale przy myciu ta piana szybko znika. I powiem Ci, że ta piana, znaczy w ogóle mycie tym szamponem, on jest tak jakby, jak go wzbudzisz myjką, ta piana jest jakby... Ten szampon był napompowany powietrzem. Bardzo fajnie. Nieraz w niektórych momentach to czułem jak strzela, co jest bardzo ciekawe. Do mywania nie sprawdziłem, bo tak naprawdę ja to zawsze podkreślam przy szamponach, do mywania, no, dbamy o nasze auto. Ja myję co tydzień auto, więc tak naprawdę domył. O, może tak, domył elegancko. Elegancko domywa. Co jest fajne w tym szamponie? Mega. Mega, bardzo fajnie się wypłukuje. Pomimo takiej gęstości, pomimo że jest glutem, szampon idealnie się wypłukuje i w żadnym stopniu nie zaburzył hydro. W żadnym. Naprawdę. Jestem pod wrażeniem. Ja myślałem, że jak będzie glut standardowy, jak są gluty, to jest tak. Fajnie się pienią, później wypłukiwanie jest takie średnie, a zaburzanie hydro na maksa. Tu nie. Tutaj naprawdę hydro w żadnym stopniu nie zaburzone. I nie byłbym sobą, jakbym nie sprawdził też oczywiście szamponu przy klasycznej mojej proporcji, czyli 30 ml na 10 litrów wody. Zobacz, jak to wyglądało.
30 ml jest obłęd. Tak jak zauważyłeś we wiadrze, naprawdę i teraz przy tej ilości szamponu na 10 litrów wody poczułem właśnie to takie napowietrzenie tej wody i to takie strzelanie pod rękawicą. Takie, o, jak nieraz są były takie cukierki czy gumy, które strzelały ci w ustach, jak się jadło, to jest takie właśnie uczucie. W niektórych momentach takie, takie aż trzeszczenie. Rewelacja. W ogóle tak inaczej trochę. Bardzo podoba mi się ten szampon. Jedyne, co mi w nim nie pasuje, to zapach. Dla mnie za intensywny, za słodki. Ja nie przepadam za takimi zapachami. Przy 30 ml troszeczkę za agresywny. Moim zdaniem szampon idealnie 10-15 ml i wtedy jest naprawdę super. Powiem ci, że przy 30 ml też zero problemu z wypłukiwaniem. Zero jakiegokolwiek zaburzania hydro. Bomba. Pod tym względem naprawdę bardzo fajnie. I tutaj, kurczę, skusiłbym się też o to, że on to hydro nawet jakby odrobinkę, kurczę, poprawiał. Tak jakby go odtykał, że tak powiem. Takie, kurczę, to wiąże się to pewnie też z dokładnym chyba wymywaniem i jakby odtykaniem, kurczę, danej powłoki, którą, czy włosku, który masz na aucie. Naprawdę. A szczególnie zauważyłem to na dachu w tym, w Maniku. Tam troszeczkę taflowało, a tutaj naprawdę zaczynało się fajnie perlić. Czyli moim zdaniem tak, szampon, jeżeli chodzi o cenę, jakość, bardzo fajnie się tutaj to równoważy. Nie zaburza hydro w żadnym stopniu. W żadnym stopniu, nawet przy konkretnym stężeniu, nie zaburza hydro, fajnie domywa, fajnie odtyka daną powłokę czy wosk na aucie. Moim zdaniem bardzo fajny szampon, a najważniejsze to, że polski, nasz rodzimy produkt. Dzięki za obejrzenie, mam nadzieję, że przybliżyłem ci troszeczkę Billy Kidda od Hartwich B. Ja się z tobą żegnam, do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!